Witam w prezentacji 48 numeru Legend EVSO od De Agostini. W tym numerze EVSO polski Fiat 125P Kombi 4x4. Czterdziestym ósmym modelem w kolekcji jest EVSO polski Fiat 125P Kombi 4x4. Model jest modelem polskiego Fiata 125P z wydłużonym tyłem. Posiada dodatkowe okno z tyłu, podwyższone zawieszenie, jest w kolorze czerwonym ze srebrnymi środkami kół. Posiada dwie pary drzwi otwieranych do przodu. W przednich drzwiach nie ma prostokątnej szyby, ma trójkątne. Z tyłu ma pokrywę wlewu paliwa. W spodniej części drzwi ma czarną i srebrną listwę. Na dachu i na masce ma przetłoczenia. Po bokach ma dwa lusterka prostokątne i w środku. W przedniej szybie ma dwie czarne wycieraczki. W górnej części maski ma dwa wloty powietrza. Z przodu ma podwójne okrągłe reflektory. Światła po bokach z kierunkowskazami. Atrapę chłodnicy. Znaczek polskiego Fiata, cienki zderzak, pod nim tablicę, z tyłu ma szybę z wydzieraczką, pokrywę bagażnika, prostokątne światła z kierunkowskazami, tablicę, cienki zderzak, w środku z przodu ma dwa fotele, z tyłu kanapę i powiększony bagażnik. W spodniej części ma wytłoczoną skalę i namalowaną nazwę modelu. Elementy zawieszenia, silnik, wał napędowy, tylny most, zbiornik paliwa, układ wydechowy z tłumikami. Numer 48. W tym numerze EVSO polski Fiat 125P Kombi 4x4. Na drugiej stronie mamy logo kolekcji, informacje od wydawcy i zdjęcie modelu. PRL-owski SUV. Przy szpary w betonowym ogrodzeniu widać było jakiś samochód, a właściwie tylko jego dach. Auto stało w pewnej odległości od ażurowych płyt i jego dolną część zasłaniały krzaki. Młody fan motoryzacji nie musiał się długo zastanawiać, jakiej marki jest pojazd. Od razu wiedział, że za ogrodzeniem zaparkował duży Fiat Kombi. Chłopiec przystanął i wspiął się na palce, aby z góry dojrzeć jak największą część samochodu. Wprawdzie znał kształt Fiata Kombi, lecz nie mógł przegapić okazji obejrzenia ciekawego wozu. Gdyby ktoś akurat znajdował się po drugiej stronie ogrodzenia okalającego ośrodek badawczo-rozwojowy fabryki samochodów osobowych w Falenicy, zauważyłby w prześwitach ażurowego muru głowę nastolatka, która to się unosiła, to opadała, aby pojawić się po chwili kilka otworów dalej. Chłopak za wszelką cenę chciał zobaczyć jak największą część auta, przypuszczał, że pojazd nie jest standardowym Fiatem z nadwoziem kombi, ponieważ falenicki OBR opracował prototypy samochodów, nawet takie, o których rzadko pisano w gazetach. W końcu młodzieniec znalazł najlepszy punkt widokowy i na dłuższą chwilę zastygł. Studiował po kolei wszystkie elementy auta. Tak jak podejrzewał, to nie było zwykłe kombi, wóz miał większe koła niż seryjny Fiat i wyróżniał go większy prześwit. Czyżby to była jakaś terenówka? Zastanawiał się chłopak, kurczowo trzymając się ogrodzenia. Niech żyje nowe auto.
Mężczyźni w garniturach znieśli toast kieliszkami z szampanem. W ten symboliczny sposób przypieczętowali podpisaną chwilę wcześniej umowę na licencyjną produkcję auta osobowego o symbolu 1315. Był 22 grudnia 1965 roku. Mamy zdjęcie i informację, że trzeba przyznać, że prototypowy duży Fiat Kombi z napędem na 4 koła wyglądał na samochód, któremu niestraszne są największe nawet wertepy. Mamy zdjęcie i informację, że znawca PRL-owskiej motoryzacji zapewne od razu rozpozna koła Lady Niwy. Przednie i tylne elementy napędowe Fiata Kombi 4x4 pochodziły z tego właśnie pojazdu. Mamy zdjęcie deski rozdzielczej prototypowego auta, która przypominała standardowo montowaną w dużym Fiacie. Różnice stanowiły dwie dodatkowe dźwignie umieszczone za dźwignią zmiany biegów, widoczne w prawym dolnym rogu zdjęcia. Służyły one do sterowania elementami napędu na obie osie. Mamy zdjęcie układu przeniesienia napędu, który pochodzi z Lady Niwy. Na fotografii widzimy przednie zawieszenie, a na dalszym planie wał napędowy biegnący do tyłu pojazdu, napędzający tylną oś. Mamy zdjęcie i informację, że oto elementy przedniego zawieszenia. Wahacz poprzeczny, sprężyna śrubowa oraz hydrauliczny amortyzator teleskopowy. Na zdjęciu można też dostrzec półoś i przeguby napędzające przednie koła. Mamy zdjęcie i informację, że prototypowego terenowego Fiata napędzał silnik o pojemności 1481 cm sześciennych. Mocy 75 koni mechanicznych i maksymalnym momencie obrotowym sięgającym 112,8 nanometrów przy 3800 obrotów na minutę. Ładę Niwę, z której pochodził element napędu, wyposażono w silnik o pojemności 1580 cm sześciennych, generujący moc 72 koni mechanicznych i o maksymalnym momencie obrotowym 116 nanometrów. Przy 3400 obrotach na minutę. Mamy zdjęcie tylnego mostu napędowego, który został zawieszony na podłużnych półeliptycznych eserach biurowych. Za tylną osią znajdował się zbiornik paliwa. Mamy dane techniczne FSO polski Fiat 125P Kombi 4x4, jego wymiary. Mamy zdjęcie modelu z opisanymi rzeczami takimi jak kokpit, silnik, napęd, prześwit, zawieszenie, nadkola, przestrzeń bagażowa, wnętrze. Archiwum FSO 1981. Mamy zdjęcie i informację, że w czerwcu 1981 roku Lech Wałęsa uczestniczył w wiecu zorganizowanym przez robotników Żegańskiej Fabryki Samochodów Osobowych. W Warszawie Wałęsa na zdjęciu z papierosem towarzyszyli od lewej strony. Doradca NSZZ Solidarność, Roland Kukołowicz, kierowca i asystent Lecha Wałęsy, Mieczysław Wachowski oraz ochroniarz szefa Solidarności, Henryk Mażur. Mamy zdjęcie i informację, że niekończące się rozmowy, wiece, spotkania, głosowania. Okres, który przeszedł do historii pod nazwą Karnawał Solidarności, dobiegł końca w grudniu 1981 roku wraz z wprowadzeniem stanu wojennego i internowaniem wielu działaczy. Na zdjęciu wykonanym w FSO Lech Wałęsa rozmawia z pracownikami zakładowej Solidarności. Na ostatniej stronie mamy informację, co w kolejnym numerze, czyli FSO Polonez Caro. Osoby posiadające prenumeratę z 24 przesyłką zawierającą 47 i 48 numer otrzymały 6 model premium. FSO Polonez Caro Policja.
Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.